Siemano widzowie, witam serdecznie, kolejny materiał z Palionowa. Widzowie, ja tam ostatnio sobie podchodzę do tej wioski villagerów, którą zbudowałem i uwaga, nie ma villagerów. Jest kilku, dosłownie kilku villagerów, którzy tam są i ja jestem po prostu pewien jak nigdy wcześniej, że za tym wszystkim stoi hater. Nie wierzę w to, że on się pojawił tutaj na serwerze. Ja zrobiłem tych villagerów na pewno dobrze. Każdy miał profesję, każdy miał łóżko, wszyscy mieli co robić, każdy miał gdzie być i znikły, albo się porozchodziły, boże, po całym Palionowie, ale raczej moim zdaniem znikły, było ich więcej, tym bardziej, że przedwczoraj jak jeszcze patrzyłem, tych wieśniaków tam naprawdę było sporo i moim zdaniem hater przed nami ukrywa to, gdzie ci wieśniacy są, bo on ostatnio chciał nawet przejąć ten domek, to jest w ogóle najgorsze, że on chciał jakiś domek tutaj mój przejąć. Wiecie co, ja gdzieś go tutaj poszukam, może gdzieś do niego zagadam, może uda mi się w końcu z niego to wycisnąć, żeby mi w końcu powiedział, gdzie są te villagery, ale zanim to wszystko widzowie, to koniecznie zapraszam do subskrypcji i do lajkowania filmu i zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam odcinki codziennie z Robloxa i z innych takich rzeczy, ale głównie nagrywamy Robloxa tam, no i ja szczerze mówiąc wciągnąłem się niesamowicie w tamtego Robloxa, więc serdecznie was tam zapraszam, link jest w opisie i wbijajcie też na mój kanał vlogowy, ponieważ tam myślę, że w tym tygodniu jeszcze pojawi się materiał bardzo, o kurczę, widzę go, bardzo fajny materiał i całkiem śmieszny mi się wydaje, dobra, widzę go. Dobra, on gdzieś się tam czai, co tam jest napisane? Czekajcie, to muszę zerknąć, zróbmy tak, pyk. Pomnik ku pamięci Steve'a, a okej. Nie wiedziałem, że tam jest taka tabliczka, dobra, idę do niego zagadam. Dobra, bo to on musi mi to w końcu powiedzieć, gdzie są ci wieśniacy. Halo, hejter! Co? Halo! Co? Słuchaj, tak być nie może, ja wiem, że wyrzuciłeś tych wieśniaków z tych domów. I moje pytanie, nie, po raz ostatni, czekaj, po raz ostatni pytam grzecznie, gdzie są te wieśniaki? Ale nie podskakuj tak, bo sobie nabijesz gruza o sufit zaraz. Z tobą się tak ciężko gada. Gdzie są ci ale wieśniacy? Wiesz, na pewno wiesz, gdzie... Mówiłem ci wiele razy, że ja nie wiem, gdzie są te wieśniaki. No to, ale no to co, to rozpłynęły się? Były, ja widziałem, jakie wyrzucałeś. Się rozpłynęły, tak pilnujesz. Nie. Widziałem, jakie wyrzucałeś tamto, co to tutaj jest w ogóle? Co to jest? Skrzynka w ramce, o co chodzi? A skąd ja to mam wiedzieć? Masz mi dać. Zwykły chest. Dobra, biorę to, odkładam to tu. Nie masz mi dać, tylko ty masz tutaj sprawić, żeby te wieśniaki wróciły. Nie po to je tutaj wszystkie przynosiłem, żeby teraz one sobie gdzieś porozchodziły się. Patrz, znajdź mi wieśniaka w tym, prawda, Palionowie, który tutaj jeszcze został. Proszę, znajdź go. Znajdź jakiegokolwiek. Dobra, nie ma problemu, pa. No dawaj. Dawaj. Tu jest wieśniak, tu. O, ale wieśniaka minecraftowego, proszę znaleźć mi chociaż teraz jednego. Szukamy drugiego, no, jest drugi, no to znajdź chociaż drugiego, no. Okej, tu nie ma. No, ciekawe czemu, a w tym domu było ich najwięcej, wszyscy chcieli w tym domu mieszkać, wszyscy, no. Nie ma żadnego. No niemożliwe. Zobacz. Niemożliwe, no proszę bardzo. Proszę znaleźć wieśniaka. Dobra. No, tu, o, o, patrz, tu, jeden się zachował, bo nie umie stąd wyjść, patrz, jak go tylko uwolnię. Jeden na testie na IQ. Mhm, tak, oczywiście. Dobra, jeden wieśniak znaleziony, gdzie jest kolejny? Swoją drogą zniszczyłeś tu most ostatnio i musiałem go naprawiać. No dobra, ale to jest jeden wieśniak, wiesz ile tu było tych wieśniaków? Jaka fajna ryba. Słuchaj. Wiesz co? Ej, myślisz, że Milki by była zadowolona w takiej? Wiesz co, zaraz o tym porze porozmawiać. Okej. Ja tylko po jedną rzecz. A gdzie ty poszedłeś, Bambiku? A spokojnie, zaraz. Bambik, co ty robisz? No już idę. Uwaga, dolatuję. Co ty robisz? Pierwszy raz rybę zabrałem do wiadra. Zabrałem sobie tą rybę. Daj mi tą rybę! Oddam ci tą rybę. Oddam ci tą rybę, jak wszyscy wieśniacy wrócą z powrotem. Oddam ci tą rybę, jak wszyscy wieśniacy wrócą. Patrz, to jest jedyny wieśniak, który został tylko dlatego, że zablokował się w łóżku. Wszystkich wywaliłeś, wszystkich odstraszyłeś to, rozumiesz? Nie, ale się nie zablokował. Jak się nie zablokował? Był za łóżkiem, był zablokowany, nie mógł stamtąd wyjść. To jest jedyny wieśniak, którego nie zabrałeś po prostu do swojego dziwnego miejsca, w którym jest reszta ich. To jest twoja wina. Albo. Wiesz co, ja te wieśniaki tu przyniosłem, nie po to bym je tu przynosił, żeby je stąd zaraz zabierać. No dobra, no mówię, to może był Bzyku, to może był Yeti, może to był Dave. Ale nie to wiem. Ty je wyrzucałeś z tego domu. Ty! Ale... Patrz, tutaj też ich nie ma, a tu też były. Tylko. Uwaga, pusto. No, stajnia pusta, ale...
To tylko w pierwszy dzień mnie je wyrzucałem, bo mnie wkurzały, ale potem nie upomniałaś i nie robiłem tego dalej. Wiesz, co jest najgorsze, że przez to, że je wyrzucałeś z tego domu, one wszystkie zrobiło im się troszkę smutno i patrz, tutaj są, ale to nie są dalej wszystkie, było ich więcej. Wszystkie zamieszkały w domu Dave'a, widzisz? Znaczy wszystkie. Część zamieszkała w domu Dave'a, a część całkowicie znikła. Tu, no jeden stoi, patrz tu ile ich jest, patrz ile tu ale, siedzą. Ale czy to jest powód do smutku? No tak, bo przez ciebie one tutaj są, one miały być w tamtym domku, ale są tutaj. Czym mniej ludzi, tym lepiej chyba. Ale on nie jest tak mniej, bo oni dalej są tutaj, tylko nie mają swoich domków. Co tu się stało? Dlaczego to jest różowe i dlaczego tu są jakieś dalej kury, jak już Wielkanoc się skupia? Patrz, ile tu ich jest, co wpadli. Patrz, ile tu jest. Co? To jest mój prezent dla Milki. Jaki prezent dla Milki? Ten dom. Przecież to jest bzyka i ul. Ale ja go odkupiłem. Odkupiłeś ten ul? Znaczy nie odkupiłem, tylko ukradłem. Aha, ale okay, to pożyczyłem okay. Tak najbardziej. No, no jasne, wyrzuciłeś wieśniaków. Bardziej pożyczyłem. Okradłeś bzyka z domu. No ja, dobra, wiesz co, powiem tak. Jak ja za kilka dni nie zobaczę wszystkich wieśniaków z powrotem na miejscu, będziesz miał przewalone. Idę po śrubokręt, bo widzę, że się rozkręcasz. O Boże, widzowie, ja już nie mogę wytrzymać, ale spokojnie, ja czuję, że on coś podejrzewa. On w trakcie całej naszej rozmowy powiedział coś takiego, że gdzieś, że ja... O, co tu robi ten wieśniak? Czemu on do mnie już przyszedł, aż tutaj doszły? Że ja gdzieś się zabrałem do jakiegoś dziwnego miejsca, gdzie je wszystkie trzymam. Coś takiego powiedział i... Szczerze, wydaje mi się, że on to powiedział dlatego, że to on ma takie miejsce, w którym je wszystkie trzyma. I ja dowiem się, gdzie to jest. Ja tutaj mam potem na niewidzialność, ja ją szybko wypijam teraz i lecę zobaczyć, co on robi, bo wydaje mi się, że możemy odkryć coś ciekawego. Teraz jak wiemy, że on tutaj jest, pogadaliśmy z nim, to liczę na to, że doprowadzi nas do jakiegoś, do czegoś, do czegokolwiek, nieważne. Ważne, żeby z nim tutaj, że tak powiem, lekko go posiedzieć. Dobra, wchodzi tutaj do tego domu. To ja tutaj mam w sumie tajne przejście, którego swoją drogą nie skończyłem, tutaj nie, ono nie jest w ogóle zrobione, ale spokojnie, ja je zrobię prędzej czy później. Dobra, stoi za drzewem, on tak jakby chciał zobaczyć, gdzie ja jestem, czy zostałem u siebie na chacie. On coś ukrywa ewidentnie, jestem pewien, jak niczego innego w świecie, nie? Coś ukrywa, to jest pewne. Dobra, idziemy powoli. Tak, żeby... Czekajcie, bo tutaj... Tu jest tak strasznie ciężko chodzić, bo widać te... Jak idę do przodu, to zawsze te drobinki za mną się pojawiają, bo mamy tutaj speeda. Ej, on się rozgląda za mną, żeby zobaczyć, gdzie ja jestem. Tam wieśniak na dole jest jeden. Dobra, to jest ten, co tam właśnie został. Dobra, on coś tutaj... Co on robi? Co ty mówisz? Ten ty bambik. Co jest grane? On normalnie se wszedł do tego. Dobra, on tam ma jakąś bazę. On tam ma jakąś bazę pod tym. On to wszystko wykorzystał. Ja nigdy bym nie pomyślał, że tutaj może być jakaś baza. To jest faktycznie przycisk, teraz go widzę. Co jest grane? Co tu się dzieje? Czekajcie. Musimy teraz tak zobaczyć, czy tutaj jest jakieś inne wejście tam na dół. On widzę, że jest pod tym całkowicie. No nie spodziewałbym się czegoś takiego po nim, nie? Że on taką akcję odwali. Patrzcie, ale wiecie co jest najlepsze? Ja nie dawałem tych klap, a on wszędzie je dał dookoła. Tak, żeby każdy pomyślał, że taki miał być design. Jak ja to zobaczyłem z tamtej strony, no to sobie myślę, dobra, no w sumie wygląda to git w miarę, nie? W sumie zostawiłem to, ale nie wiem o co chodzi. Dobra, on wyszedł sam. To będziemy musieli tam sprawdzić, co tam się kryje. Ale póki co zobaczę, co on jeszcze tutaj kombinuje. Czekajcie, zjem sobie ziemniaka. Mógł to słyszeć. Mam nadzieję, że nie usłyszał. O, patrzcie się tu. Dobra, czekajcie. Musimy tak, na shifcie trzeba chodzić, żeby on nie widział tych drobinek, jak chodzimy. Dobra, on gdzieś poszedł. Poszedł gdzieś, tylko pytanie, co on kombinuje? Ty kota goni! Jaki on jest nienormalny, ty. Dobra, czy on będzie chciał tego kota oswoić? Czy on idzie z rybą do niego? Nie, on nie ma ryby. Czy ma rybę? Nie widzę, czy... Ma rybę? On go goni z... Czy coś ma w ręce, ale ja nie wiem, co to jest. Czekajcie, bo nie umiem zerknąć. O! Ta... Nie, on chce go jakimś... Kurczę, co to jest z warzywami? Chce go oswoić. On rybę musi mieć, on nie jest tego świadom. Dobra. Dobra, ten kocel ucieka od niego. Dobra, przecież to nigdy go nie oswoi. Jaki jest wkurzony. Dobra, idę za nim jeszcze, zobaczymy. Może kryje coś jeszcze. Wiemy już na pewno, że jest jedna baza. Sprawdzimy sobie ją na pewno. Ale musimy jeszcze zobaczyć, czy on przypadkiem innych rzeczy nie ukrywa. Sprawdzimy to nie dzisiaj, bo on już dzisiaj jakby tutaj jest i tutaj jest ryzyko, że mógłby mnie nakryć, że tam pójdę. Ja będę musiał tam pójść to sprawdzić, jak go nie będzie na serwerze, więc nie dzisiaj, jutro to sprawdzimy, albo wejdę może jakoś później na serwer i nagram na jutro odcinek kolejny, gdzie po prostu tam wejdziemy, bo tutaj ten, dobra, co on tu kombinuje, co on tu ma, co on tu wybudował w ogóle? O, tam miał skrzynkę za tym! Widziałem to. Co on robi, czemu on idzie akurat tam, gdzie ja idę? Dobra, czekajcie. O, co jest grane? Dobra, muszę zejść tutaj niżej, stanąć sobie po drugiej stronie. Dobra, on coś tu wykopuje znowu, nie wiem co. Ciekaw jestem, co on ma w tej skrzyni. Czekajcie, zaraz zobaczymy to, jeżeli otworzy tą skrzynię. Źle sobie postawiam, nie ma naprawdę... O!
Zabrał diamenty. Zabrał diamenty, zamów widziałem. Dobra, 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 on coś kraftuje. Coś kraftuje, tylko nie... A, pewnie Kilof będzie kraftował, bo nie mógł rozwalić tego bloku. I sobie przypomniał, że Kilof mógłby się przydał. Ta, ma Kilof. Dobra, no niesamowite. Tutaj za tym jest jakaś skrzynka, która będzie też cenna, to też będzie trzeba sprawdzić. Dobra, ile ja mam minut? Jeszcze 4 minuty, więc na spokojnie, możemy jeszcze zobaczyć, co on tu będzie kombinował. Będzie do craftingu? Coś... Ja nie mogę patrzeć tam, jak on tam patrzy, bo to jest ryzykowne. Dobra, coś kraftuje znowu, nie wiem co, pewnie zabrał... O, łóżko zrobił. Łóżko zrobił. Czemu różowe? Czemu różowe łóżko zrobił? Dobra. Poszedł spać, poszedł spać. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Niech on idzie spać. Ja może też pójdę, żeby on się nie zorientował, że ja tutaj coś kombinowałem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Musimy pójść szybko do łóżka. Szybko elytrę założę. Lecimy w tamtą stronę, bo on pewnie pomyśli, że... Albo nie wiem, albo... Albo nic nie pomyśli, ale się położył do łóżka, to pewnie będzie chciał pójść spać, dobra, żeby nie było, też pójdę. Niech w sumie jest dzień, bo to będzie lepsze, szybko idę się położyć, dobra. Czy pójdziemy spać? Czy prześpimy tą noc? Uwaga. Uda się? Udało się, dobra, udało się. Ściągam tą elytrę. I teraz tak, ja po co chciałem jeszcze tutaj przyjść do tego domku? Miałem przed chwilą myśl w głowie, żeby coś ten... Dobra, nie wiem już, nie wiem po co chciałem przyjść. Nieważne. Pójdźmy tam może do niego z powrotem. Co to jest? Nowa wiadomość. Book and... Dobra. Milki jest moja, tym Bambiku głupi hejter? O kurczę, co jest, że ja to teraz dopiero widzę? Co jest grane? Co on tu kombinuje? Dobra, nieważne, jakby... Niech sobie bierze Milki, spoko. Tylko dlaczego mnie... Dlaczego on mimo wszystko, mimo że już się mnie pytał, czy ja z nią jestem, ja powiedziałem, że nie, to on dalej mi mówi, że jest jego. No jakby spoko, bierz. Wiesz, jak swoją, tylko nie wiem, czy Milki będzie chciała, pewnie nie. Dobra, idę tam jeszcze do niego zobaczyć, co on kombinuje, chociaż mi się kończy pota zaraz, niecałe 3 minuty mi zostały. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy, czy on gdzieś tam wyszedł, czy siedzi tam u siebie na tej chacie? Czekajcie, gdzie to było? Już przeburzyłem, to tutaj było. Już za daleko poleciałem, tu, uwaga, czy jest tam u siebie na chacie? Uwaga, uwaga, uwaga. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, dobra, idziemy tam jeszcze, zobaczymy, czy on czegoś nie kombinuje. Tutaj, tutaj, do góry. Nie chcę iść teraz tam do tego jego tajnej bazy, bo może tam chcieć jeszcze pójść dzisiaj, więc żeby nie było przypału. Tutaj on gdzieś wyszedł tutaj w dziwne miejsce. On jest za ścianą! Dobra, on tu ma jakąś tajną bazę gdzieś. Tu jest przejście jakieś? Czekajcie. Nie, kopię się w dół. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czekajcie, on ma tu dziurę w tym, to wyjdę tędy. On jest tam gdzieś w środku, ej dobra. Co to się tutaj dzieje? Tu? Może da się tędy wejść? Nie. Tu się da wejść? Co tu robi świnia? Co tu się dzieje? Co to jest za dziwne miejsce? Dlaczego tam jest świnia uwięziona? Dobra, on jest tutaj dalej. Za tą ścianą jest. Co on tam ma? Dobra, on ma pełno jakichś tajnych baz. Dobra, ja tu muszę wszystko sprawdzić. I sprawdzimy sobie to na pewno na kolejnym odcinku. To ale. Kto to był? Halo, pojaw się. Dobra, 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 wracamy do domu, wracamy do domu. Kończy mi się pota za półtorej minuty, więc nie ryzykujmy, bo nie mam kolejnej poty przy sobie. Dobra, co tu robią diamenty? Dobra, ja nie wiem, nie wiem, dobra, wracamy do domu.